Nim do boju ruszyli najlepsi kolarze świata, do rywalizacji stanęli młodzi adepci kolarstwa w wyścigu Nutella Mini Tour de Pologne. Zawsze Katowice, rzeczywiście tutaj biliśmy rekord frekwencji. W tym roku wszystkie inne miasta dogoniły Katowice, także rzeczywiście ogólnie podczas tych trzech pierwszych wyścigów mamy bardzo dużo dzieci, codziennie jest ponad 500 zawodników, także mamy bardzo duży sukces. Ze względu na bezpieczeństwo dzieciaków, bo o to przede wszystkim nam chodzi, żeby pomimo tego, że jakby oczywiście dbamy o to, żeby to była dobra zabawa, ale przede wszystkim bezpieczeństwo to są dzieci. Także na każdą kategorię wiekową może być maksymalnie 200 zawodników. Podczas gdy w Tour de Pologne startują profesjonalne drużyny kolarskie, tak wyścig Nutella Mini Tour de Pologne ma formułę otwartą i dedykowany jest dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Dodatkowo w sezonie 2014 wyścig Nutella Mini Tour de Pologne został wzbogacony o rywalizację o Puchar Młodzików, w której startują zawodnicy w wieku od 13 do 14 lat, posiadający licencje kolarskie. Taki podział ma pozwolić młodym fanom dwóch kółek na w pełni bezpieczną zabawę, natomiast dla młodzików to szansa na pokazanie swoich umiejętności sportowych zdobytych w klubach kolarskich. Wielki wysiłek, mamy coraz dłuższe trasy dla dzieci, także coraz większe wyzwanie i mam nadzieję, że wszyscy bardzo dobrze się bawią. Bardzo dobrze się jechało, ale trzeba było być bardzo szybkim. Wszyscy już byli pod końcu tak zmęczeni, się nie dało jechać. Bardzo wysokie tempo. Ale było bardzo ciekawie. Trasa fajna była. Trochę się zmęczyłem, ale tak to fajnie było. Jechało się ciężko, było dużo górek i ciężko się po nie podróżowało tak. Było bardzo fajnie. Jestem tak zmęczona przez tą trasę, bo to jest strasznie dużo. Droga była bardzo długa i były dwa zakręty, bardzo ostre. Na starcie każdy wolno pojechał, później trzeba było już sprintu trochę użyć. No ciężko było. Była dosyć trudna, szczególnie jak się jechało pod górkę w tym upale. I wszyscy musieli się ścigać i było bardzo ciężko. Konkurencja dzisiaj była dobra. Trochę trudno mi się wyprzedzało, bo szybko jechali. Ale tak to fajnie było. Pierwszy raz brałam udział, więc jestem bardzo zadowolona. Jasne, że warto było. Fajna zabawa jeździć na rowerze i są też fajne nagrody. Zawsze to jest dobra zabawa, fajnie się pościgać. No i nie zawsze się wygrywa. Dla najlepszych przygotowano specjalne nagrody oraz zawodowe podium. Mamy to samo podium, co dla zawodowców Tour de Pologne. Jeżeli chodzi o nagrody, to w każdej kategorii biegowej nagradzamy trójkę najmłodszych chłopców, dziewczynki, bo mamy podział. I tak jak mówię, w każdej kategorii wiekowej, czyli 8, 10, 11, 12 i 13, 14. Co ważne, kategoria 13, 14 to co jest Puchar Młodzików i dzisiaj nagradzamy 5 młodziczek, 5 młodzików, którzy jadą na wielki finał do Krakowa, a później na obóz sportowy z Michałem Kwiatkowskim. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.